Punktualnie o godzinie 10, 187 osób, uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum w Gołąbkach, wszyscy zaproszeni goście, wszyscy wspólnie, głośno, churalnie odczytaliśmy fragment Potopu Henryka Sienkiewicza. Tym samym włączyliśmy się do akcji organizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza. Zarówno dla nas, organizatorów, jak również dla całej społeczności szkolnej było to pierwsze takie działanie i nikt z nas dotychczas nie brał udziału w próbie bicia rekordu Guinnessa, więc sam fakt, że mamy możliwość w czymś takim uczestniczyć, jest takim działaniem zachęcającym do podejmowania próby. I to zmobilizowało uczniów do tego, by zainteresować się sylwetką pisarza, a także wziąć udział we wspólnym czytaniu i biciu rekordu Guinnessa w czytaniu dzieł Sienkiewicza. To jest krzewienie dzieł Henryka Sienkiewicza, wielkiego syna ziemi łukowskiej. Jesteśmy dumni z takiego pisarza. Czytamy dzieła Henryka Sienkiewicza. W ogóle ogromne przeżycie. Ten czas, kiedy wszyscy razem czytali, tacy wyciszeni, skupieni na tych kartkach właśnie. Myślę, że w ogóle jest to takie ważne doświadczenie dla szkoły i dla młodzieży. Według mnie jest to taka jakby lekcja historii. Myślę, że nie było to trudne działanie, ponieważ uczniowie bardzo chętnie włączyli się w nasze propozycje, które wspólnie z koleżanką panią Agnieszką Łazugą przedstawiłyśmy i chętnie podchodzili do pomysłów, które zaproponowałyśmy i myślę, że dzisiejsze działanie jest tego dowodem. Tutaj ogromne uznania dla organizatorek dzisiejszego przedsięwzięcia, dla pani Agnieszki Łazugi i pani Małgorzaty Hołost, którym udało się wszystko ogarnąć, dopilnować i dopracować na czas. And a tingle, and then it builds and expands.